Cześć i czołem. Witajcie w Dzień Wszystkich Świętych. Jesteśmy w Sopocie. Byliśmy na cmentarzu. Trochę już tam sobie postaliśmy, poszliśmy kupić kwiatki i tak dalej. Wszystko postawialiśmy. I teraz Artur poszedł do parku sobie pochodzić. Na spacer poszedł i na plażę troszeczkę. Ja nie poszłam, dlatego że boli mnie kręgosłup i nogi mnie jakoś bolą. Wiecie, ta pięta też troszeczkę mi dokucza. Się trochę nastałam jednak na tym cmentarzu. Także nie poszłam z nim. Myślę, że długo nie będzie poszedł sobie tutaj tak naprzeciwko, tylko do Parku Północnego i na plażę. Poczekam na niego. I wtedy jeszcze raz idziemy na cmentarz. Wtedy pójdziemy do dwóch cioć chyba, Artura, albo trzech. No także jeszcze z 2 godziny będziemy tam spacerować, bo ten cmentarz jest naprawdę ogromny i tam bardzo długo i bardzo dużo czasu zajmuje, zanim się dojdzie gdzieś w ogóle, bo tam się idzie tak pod górę. Także no zobaczcie, ja dzisiaj ubrałam już zimową kurtkę. Naprawdę jest chłodno i w ogóle żałuję, że już zimowych butów nie ubrałam, bo troszeczkę mi zimno już w stopy, trochę zmazłam, a jeszcze jednak tam postoję. Ogólnie siusiu mi się chce, także będę musiała poszukać jakiejś toalety. Takie problemy dnia codziennego. No i tak to wygląda, słuchajcie. Ogólnie na szczęście nie pada, ale chłód wieje, naprawdę dość ostro wieje wiatr. No, na cmentarzu była siostrzenica Artura i z dwójką dzieci swoich synów. No i trochę postaliśmy, pogadaliśmy, zadzwoniliśmy też do siostry Artura. No i wtedy poszliśmy, no ale się jeszcze tam spotkamy, bo jeszcze będą. Tak, także taki słuchajcie dzień. Ale jakoś tak powiem wam, że powiem wam, że gdyby siusiu mi się nie chciało, to całkiem by było w porządku. No, troszeczkę głowa mnie boli. Mam nadzieję, że u was wszystko w porządku. Wygląda na to, nie chcę zapeszać, ale wygląda na to, że rzadziej już mam kaszel. No jak zacznę, to faktycznie jest ostry, ale rzadziej. Widzę, że po prostu rzadziej występuje. Więc fajnie. No. No, także widzimy się jeszcze pewnie z domku. W domku pewnie może coś tam wam, do was jeszcze poopowiadam. Bo tak ogólnie, no to co mam wam pokazywać? No cmentarza, kawałek cmentarza, no mogę wam pokazać. Ale wiecie, jak to jest, ludzi pełno, naprawdę takie tłumy, ledwo przejść można. No to nie chcę tam zakłócać ludziom spokoju. Ale zobaczymy, może coś tam wam ponagrywam. I co? No. I tak. Dobra. Czekam na Artura. Nie wiem, czy się doczekam. I widzimy się później. Pa, pa. Cześć. Troszeczkę przyciemnia, no bo to pod słońce jednak. No ale nic nie zrobię, taka optyka. Górale mają swój wiaterek tam, nie wiem jak on się nazywa, a my mamy swój wiaterek, tak, taką bryzę. Tu zawsze na plażę przychodziłem. Troszeczkę będzie szumiało w mikrofonie, no ale nic nie poradzę na to. Ja jestem kino niezależne. Nikomu nie zależy na mnie. A tam w oddali taki biały budynek. Teraz on może jest czarny. Przybliżę się trochę, to wam pokażę. Tak on wygląda, ale jeszcze się przybliżę. Tu, gdzie patrzycie teraz, pokres tych parasoli, tu były łazienki północne,
których już nie ma, zostały wyburzone. Zaniedbane, wyburzone. I teraz mamy, proszę. Teraz troszeczkę ostrzej wieje. Tu była kiedyś taka, powiem wam, na początku jeszcze jak małolatem byłem, to była taka knajpa, już nie pamiętam jaka, ale odkąd pamiętam, to był tak Joker chyba, albo może wcześniej Wodnik był, później był Grand Zero, a teraz jest Zatoka. W międzyczasie tam mogłem pominąć różne rzeczy, ale no tak to bywa, nie? Nie mam jakiejś takiej super pamięci jak komputer NASA. No i Zatoka Sztoki, tak się prezentuje. A tutaj takie barierki, widzicie? To takie wygrodzenie. Sprawa między chyba Urzędem Miasta a Zatoką Sztoki. Tam tu się kiedyś dancingi odbywały. Tutaj jeździł ten tym autem, co wjeżdżał kiedyś na molo i tam jeździł po Monte Cassino. Stąd skakałem kiedyś na główkę. Jakbyście nie słyszeli, stąd skakałem kiedyś na główkę. A tu jest brzeg już teraz. Stąd na główkę kiedyś skakałem. Korty w Sopocie. Korty w Sopocie. Tu się uczyłem grać w tenisa. Na Mistrzostwach Polski grałem. Tam jest ścianka. Ta ścianka pierwotnie była tutaj, gdzie ten w czerwonym. W czerwonej koszulce jest. Tam była ścianka. A tu szkoła obok, numer 7 kiedyś, teraz to już nie wiem, 7, trójka może, 7 i trójka albo, nie wiem.
Tu następne korty. Tu gdzie hala stoi też były korty. Tak to wygląda. A tam dalej za tym domkiem, po drugiej stronie ulicy, też są korty. Można grać też w nocy, jak ktoś chce. Nauka gry w tenisa wymaga cierpliwości. Nie każdemu się od razu udaje, czasami się ludzie zwyczajnie deprymują. Tak to wygląda. I to jest to samo miejsce. A to jest to, co mówiłem, że na grzyby chodziłem koło domu. Popatrzcie. I tam dalej też pełno grzybów jest, wszędzie. Tu chodziłem na grzyby.